Z okazji 20-lecia partnerstwa powiatu raciborskiego i niemieckiego miasta Rendsburg w Zamku Piastowskim 4 października odbyły się uroczystości związane z tą wieloletnią współpracą. 4 października w raciborskim zamku odbyła się uroczystość obchodów jubileuszowych, na której gościły delegacje miast i powiatów partnerskich. Zagraniczni samorządowcy gościli w powiecie raciborskim w dniach od 3 do 6 października. Podczas jubileuszu obecni byli przedstawiciele władz oraz jednostek powiatu raciborskiego. Dla nas oczywiście bardzo ważne wydarzenie, kolejny jubileusz, jeśli chodzi o naszą współpracę zagraniczną. Tym razem obchodzimy 20-lecie partnerstwa z naszym miastem Rendsburg w Niemczech. No, całość rozpoczęła się na naszym terenie. Początki to oczywiście współpraca przede wszystkim szkoły w Rudach z miejscową szkołą z Altstadt, jeśli chodzi o właśnie miasto Rendsburg. Za sprawą obecnego dzisiaj senatora, poprzednio starosty Henryka Siedlaczka. Cieszę się, bo przez te 20 lat współpracy to przede wszystkim wymiana młodzieży, tancerzy, sportowców, wokalistów. Ja jestem das erste Mal hier in Ratibor und ich freue mich sehr hier sein zu dürfen. Jestem po raz pierwszy w Raciborzu. Bardzo cieszę się z tego, że mogłam przyjechać na uroczystość jubileuszową, na 20. urodziny tego partnerstwa. Jest to doskonała okazja, aby spotkać się z wieloma partnerami, nie tylko z powiatem raciborskim, ale oczywiście z powiatem raciborskim przede wszystkim. Cieszę się, że właśnie spotykamy się w tak szerokim gronie partnerów. To partnerstwo to jest to, co obie strony mogą wnieść dla Europy, czyli wspólna Europa, wolność i demokracja. Wydarzenie rozpoczęto od części artystycznej. Starosta raciborski Grzegorz Swoboda wspomniał o początkach partnerstwa i podziękował za wieloletnią współpracę osobom w nią zaangażowanym oraz przekazał pamiątkowy prezent burmistrzyni miasta Rendsburg. Następnie głos zabrali obecni goście, m.in. przedstawiciele partnerskich miast i powiatów. Na wielu, wielu innych płaszczyznach ta współpraca po prostu jest wspaniała. W takiej jedności siła. Pokazujemy, że jesteśmy jedną wielką Europą dla młodzieży. Nie ma po prostu granic i cieszę się, że możemy gościć tu naszych partnerów. Nie tylko z Rendsburga, ale wszystkich naszych partnerów powiatu raciborskiego i wspólnie obchodzi ten wspaniały jubileusz. Ponadto podczas wydarzenia podpisano dokument ważny dla kontynuacji międzynarodowej współpracy. To jest dokument oczywiście o kontynuacji współpracy, o tym, że stawiamy na młodzież i stawiamy na wymianę. Te wymiany nie powinny dotyczyć nas, samorządowców, ale przede wszystkim młodzieży. I to, co wielokrotnie podkreślałem, w tym roku jako powiat wysłaliśmy do Niemiec, w inne kraje, dręgów, zespół Zara, zespoły taneczne, sportowców. Również gościliśmy sportowców w naszym powiecie i to cieszy, bo możemy pokazać naszej młodzieży, nasze miasta, gminy, miejscowości partnerskie, ale również możemy gościć tą młodzież u nas, a to buduje oczywiście fajne więzi i przyjaźnie na całe życie. Na pewno jest to wzmocnienie obecnej współpracy i deklaracja dalszej drogi, w którą obie strony chcą pójść razem. Międzynarodowe partnerstwa mają duże znaczenie przede wszystkim dla młodych ludzi z terenu powiatu raciborskiego. To oni uczestniczą w licznych wydarzeniach odbywających się w ramach tej współpracy. Podpisana kontynuacja woli partnerstwa to gwarancja kolejnych spotkań międzynarodowych i międzykulturowych dla naszej młodzieży.